7 porządku obrad. Druk numer 282, czyli po autopoprawce. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych przyjmuje się zadanie na łączną kwotę 94 350 zł pod nazwą budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigowym w budynku przychodni przy ulicy Detmajera 2, którego realizatorem będzie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1156 łamane przez 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie prowadzenia procedury planowania i wykonania zadań powierzonych dzielnicom do realizacji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych Rady Ziemi po otrzymaniu opinii planowanej kwoty na realizację zadań od Wydziału Koordynującego w drodze uchwały wskazują zadania z listy zadań, które uzyskały pozytywną opinię Wydziału Koordynującego oraz określają kwoty na poszczególne zadania. Bardzo proszę o przybliżenie tego tematu, Pani Alicję. Szanowni Państwo, koszt szybu wynosi 184 tysiące. Nasza kwota w zakresie zadań powierzonych odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych, jak Państwo wiecie, 94 350. Wystąpiliśmy o uzupełnienie do całego kosztu budowy szybu do Zarządu Budynków Komunalnych, który wprowadzi tą kwotę do budżetu. Jest to dostosowanie przychodni zgodnie ze wszystkimi wymogami dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kończy nam się termin projektu, jak również termin zobligowania do wykonania tej inwestycji. Opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę. Zamykam w takim razie dyskusję obrady na tym pisemnym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Pani za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeniesienie głosu. Pani Ewa, kto głosuje? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dziennicy przyjęła uchwałę.